Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwo. Oraz Rafał Sadok. Wspólnie, technicznie, fundamentalnie omówimy, co się pozmieniało w ostatnim tygodniu. W końcu taki jest też temat naszego spotkania, czy podsumowanie tygodnia z perspektywy tych dwóch płatności. Zaczniemy od euro-dolara. Jeżeli chodzi o techniczny obraz, no to ten tydzień są małe szanse, żeby cokolwiek się zmieniło do końca dzisiejszego dnia, więc prawdopodobnie to będzie świeca koloru czarnego, więc wyprzedaż wspólnej waluty europejskiej postępuje, czy też inaczej to interpretując, to dolar chyba jest tą walutą narzucającą, bo jeżeli spojrzelibyśmy na większość instrumentów walutowych z dolarem, no to rzeczywiście zyskuje on znacząco. Z perspektywy technicznej dość łatwo daje się to uzasadnić żółtą strefą, a właściwie przetestowaniem jej w ubiegłym tygodniu od dołu, czyli od mowa o poziomie 1,08. Konsekwencją tego jest kolejny impuls spadkowy, który łatwiej jest analizować i oceniać z perspektywy wykresu dziennego. My pozostaniemy w konwencji tygodniówki. No, na pewno też warto wspomnieć o tym 50% zniesieniu, który tak naprawdę zapoczątkował tą falę umocnienia dolara amerykańskiego. Gdzie ona się może skończyć? No, jeżeli chodzi o bieżącą przecenę, no to ja mam dwa typy. Najbliższy to jest okolice 1,05, to jest wsparcie, którego nie do końca tu widać, bo trzeba było sięgnąć przynajmniej 3-4 lata do tyłu. To, co widać z perspektywy ubiegłego roku, no to 1,0350 jako drugi kandydat na wsparcie. To, czy notowania będą niżej, to będziemy oczywiście dyskutować już w kolejnych spotkaniach. Na razie skupmy się na tym, co jest tutaj najbliżej teraźniejszości. Jeśli chodzi o dolara, to możemy wymienić w mijającym tygodniu takie dwie jego fale aprecjacyjne. Pierwsza w pierwszej połowie związana z publikacją dobrych danych z gospodarki. Wskaźniki PMI zaskoczyły po wyższej stronie. Te wskazują na to, że do recesji jest jeszcze spora droga w Stanach Zjednoczonych i byłaby przestrzeń, jeśli będzie taka konieczność do kontynuowania agresywnych podwyżek stóp procentowych, a druga fala dzisiaj widzimy dalszą aprecjację amerykańskiej waluty, generalnie spadki na rynku po wyższych od oczekiwań danych o inflacji PCE w Stanach Zjednoczonych za styczeń. Przypomnijmy, że jest to preferowany przez amerykańskich bankierów centralnych wskaźnik inflacji i rynek oczekiwał spadku w styczniu do 4,3% z 4,6% odnotowanych w grudniu, a tymczasem mieliśmy zaskoczenie in plus zdecydowane, bo nie tylko nie to, że inflacja okazała się powyżej prognoz, ale zamiast spadać dalej rośnie 4,7%. Było w styczniu w przypadku odczytu bazowego, no i to podnosi górę poprzeczkę dla stóp procentowych. Jak najbardziej tutaj, wczytując się w ostatni komunikat, jeśli inflacja będzie spadać, a widać po tych danych, że nie spada, no to tutaj ścieżka cały czas pozostaje bardzo jasno określona i bank centralny będzie musiał być dostatecznie jastrzębi. Co istotne, na przestrzeni ostatniego tygodnia w horyzoncie do czerwca rynek wycenił ponad jedną podwyżkę stóp procentowych więcej, zatem coraz więcej argumentów się pojawia za tym, żeby ten cykl zakończył się znacząco powyżej 5% i to w tym momencie umacnia notowanie amerykańskiej waluty. To jest główny czynnik. Kolejnym oczywiście cały czas napięta geopolityka, napięte stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Pamiętajmy o tym, że Chiny po cichu wspierają Rosję i jeśli to wsparcie byłoby większe, oczywiście wiązałoby się z dość mocną odpowiedzią ze strony Stanów Zjednoczonych. Ten efekt się jeszcze nie zmaterializował, ale inwestorzy o tym pamiętają i zapewne pozostaje sporym czynnikiem ryzyka, no, który sprawia, że niedźwiedzie po prostu mają przewagę, a dolar zyskuje przepływem kapitału właśnie w kierunku bezpiecznych przystani.
Drugi instrument tutaj jest USD PLN jako przedstawiciel naszej jednostki monetarnej. No, konsekwentnie musimy być w założeniach, że skoro dolar się umacnia, to także i w relacji do PLN-a. Widać to nie tylko na przestrzeni tego tygodnia, bo korpus świecy jest koloru białego, ale ten proces rozpoczął się już wcześniej z poziomu 4,25 mniej więcej, czy też szerokiej strefy rozciągniętej gdzieś tam po środku 4,22 mamy wzrosty. Patrząc z perspektywy historycznej, no to jest ruch, który mógłby się, kieruje się w stronę 4,50-4,52. W przypadku analizy technicznej no dałoby się to zobrazować, też opisać prawym ramieniem formacji głowy z ramionami, ale aczkolwiek wymaga to troszeczkę wyobraźni. Ale myślę, że musimy tak czy tak poczekać, jaka będzie reakcja inwestorów po dotarciu do niebieskiego obszaru. To, co warte jest uwagi z perspektywy wskaźników, no to sam fakt, że bieżące wzrosty dotykają środkowej linii Bollingera. No jest ogólna zasada, że jeżeli świece czy też poszczególne interwały mieszczą się pomiędzy dolną a środkową linią i tam pozostaną, no to należy spodziewać się wyprzedaży w kolejnych tygodniach. Także ogólnie ten poziom 4,55 w połączeniu ze środkową linią Bollingera może mieć tutaj kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o pewnie już raczej przyszły tydzień. Patrząc na złotego, to w mijającym tygodniu mieliśmy no, krótkie epizody, kiedy zyskiwał na wartości, ale generalnie polska waluta znajduje się pod presją właśnie ze względu na siłę dolara. To dolar z historycznego punktu widzenia jest najważniejszy, jeśli chodzi o kształtowanie walut z rynków wschodzących, do których także zaliczany jest złoty. Mamy w tym momencie cały czas do czynienia ze środowiskiem, kiedy kapitał przepływa właśnie od walut z rynków wschodzących w kierunku amerykańskiej waluty. Patrząc na nasze podwórko, naszą polską specyfikę, no to tutaj dawno zakończyliśmy cykl podwyżek stóp procentowych, no i no po cichu mówi się, kiedy mogą być kolejne ruchy, ale raczej minus niż inny plus, a w Stanach Zjednoczonych ten cały cykl podwyżek stóp procentowych jest kontynuowany. Na chwilę obecną trudno powiedzieć, na jakim poziomie się zakończy, a ostatnie dane tylko podnoszą jego poziom. Zatem wraz z tym, jak dane ze Stanów Zjednoczonych będą zaskakiwać po wyższej stronie, zarówno jeśli chodzi o aktywność gospodarczą, jak i inflację, dopóty tutaj ta presja wzrostowa na notowania USD PLN będzie się utrzymywać. Jeżeli chodzi o surowce, to ja wybrałem złoto, do którego zaglądamy dość systematycznie. To, co na pewno jest warte uwagi, no to są bardzo silne wzrosty, które trwały od poziomu 1620. Zakończyły się w okolicach 1960. Po drodze zostały przełamane przynajmniej kilka oporów, które w tej chwili myślę, że będą testowane. No pierwszy z nich nie został jakoś szczególnie wykorzystany. Mam tu na myśli 1860-1870. No nie nastąpiła taka klasyczna zamiana ról, więc kolejnym kandydatem, gdzie czarne świece mogą się lekko wyhamować, to jest 1760. Także notowania są w połowie drogi pomiędzy kluczowymi poziomami dla tego instrumentu. Jeżeli chodzi o lewą stronę wykresu, czyli historyczne notowanie, to trzeba pamiętać, że sam fakt utworzenia szczytu na 1960 plus zejście poniżej 1860, no to sugeruje, czy też analizując przeszłość, można wyciągnąć wniosek, że te czarne świece mają rzeczywiście dość sporą przestrzeń, do w której mogą się poruszać, łącznie z powrotem do poziomów 1670, a to było długoterminowe wsparcie w poprzednich dwóch latach. Także w tej chwili widzimy ruch, który ewidentnie jest korektą tej ogromnej dynamiki, która przyniosła też żniwo w postaci wykupienia na wskaźniku RSI i on właśnie w tej chwili upominał się o to, żeby ta korekta się pojawiła i ma szansę jeszcze chyba chwilę trwać. Notowania żółtego metalu są bardzo istotnie skorelowane z dolarem czy z eurodolarem. Wzrost oczekiwań na podwyżki stóp procentowych na świecie, szczególnie w Stanach, no jest to czynnik, który dołuje notowania złota. Choć no, można by powiedzieć, że złoto było od zawsze takim naturalnym zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem cen, no to w krótkim okresie w tym momencie jest dokładnie inaczej. Wyższe dane o inflacji zwiększają
oczekiwania wobec banków centralnych, że te będą dalej podnosiły stopy procentowe, a jeśli stopy procentowe będą rosły, to oczywiście inflacja będzie niższa w przyszłości i to w tym momencie kieruje notowaniami złota. Zatem dopóki dane będą zaskakiwały po wyższej stronie, dopóki inflacja nie będzie odpuszczać i dolar będzie tutaj umacniał się, no, złoto będzie pozostawało pod presją. Ta korelacja cały czas jest jak najbardziej odczuwalna, no i widać to na przestrzeni nie tylko ostatnich tygodni, ale i miesięcy. Ropa. Temat, który nie schodzi z ust komentatorów rynków, ale też i serwisów informacyjnych. Aczkolwiek patrząc z perspektywy ostatnich tygodni, to przyznam szczerze, że to jest instrument jeden z nudniejszych, ponieważ zmienność jest dość mała. Od góry mamy ograniczenie w przypadku ropy amerykańskiej, czy właśnie WTI 82, 82,5 dolara i to jest kluczowy obszar, patrząc z perspektywy no, takiej klasycznej definicji trendu, czyli niższe szczyty, niższe dołki. I dopóki to nie zostanie przełamane, to mój wzrok będę kierował właśnie bardziej na południe, no ale to południe też jest systematycznie bronione przez zwolenników wzrostów, więc 70 dolarów nawet nie zostało dotknięte, a tam mamy minima zeszłego roku. Ja nie ukrywam, że z miłą chęcią chciałbym zobaczyć ropę bliżej 63 i nie tylko dlatego, że oczywiście powinna być ona wtedy tańsza na stacjach benzynowych, ale też patrząc właśnie z perspektywy wykresu tygodniowego. Ciekawie wygląda i tutaj już to wcześniej zaznaczałem obszar 77 dolarów, aczkolwiek jest on notorycznie naruszany w ramach świec tygodniowych, ale w przeszłości był to ciekawy opór, który spychał notowania właśnie w stronę 63-64 dolary za baryłkę, więc jeżeli ta cena pozostałaby w którymś momencie poniżej tej czerwonej linii, to myślę, że tym bardziej trzeba będzie spodziewać się dalszej wyprzedaży tego surowca. Jeśli chodzi o ropę naftową, no spadki, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich dni, czy no dni, no bo to jest ostatnie 8-9 dni, czyli ostatnie dwa tygodnie, to były związane z wzrostem zapasów podaży w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo no, czynnikiem niepewności pozostaje poziom aktywności gospodarczej, choć ostatnie dane były trochę lepsze od prognoz, no to jednak jeśli chodzi o gospodarki rozwinięte, tutaj prognozowane jest w pierwszej połowie 2023 roku wejście czy też otarcie się o recesję, pod znakiem zapytania jest aktywność w Chinach, no i przy tak wątłych perspektywach popytu w najbliższych miesiącach, no trudno jakieś silniejsze odbicie. Geopolityka pozostaje czynnikiem ryzyka. To potencjalnie ogranicza na chwilę obecną przestrzeń do dalszych spadków. No i dopóki te dwa elementy nie zostaną wyjaśnione, najprawdopodobniej tym czynnikiem, który będzie decydującym dla notowania ropy, to są perspektywy gospodarcze. Jeśli okaże się faktycznie, że tutaj aktywność dalej nie hamuje, zbliżamy się do końca pierwszej połowy roku, a druga może przynieść odbicie aktywności, no to tutaj w kolejnych miesiącach może stopniowo umacniać notowanie czarnego złota. Na chwilę obecną trudno wymienić jednoznaczne elementy, które w krótkim okresie mogłyby okazać się decydujące, w którą ze stron podążyłyby, zatem trend boczny wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w najbliższym czasie. Świat indeksów. Przykład z rynku amerykańskiego S&P 500, który jeszcze miesiąc temu zyskiwał dość mocno na wartości, docierając do 4150. Spadkowymi strzałkami zaznaczyłem to miejsce, ponieważ ma ono dość duże znaczenie z perspektywy niedźwiedzi, więc jeżeli podaż miała się uaktywnić, to właśnie w tym miejscu i chyba widzimy tego powoli konsekwencje. O ile jeszcze ubiegłe dwa tygodnie dawały jakieś tam nadzieje, bo były to świece, gdzie nie były w górnej i dolnej części danego
interwału, to bieżący tydzień już raczej wskazuje, że chyba szykuje się powtórka z historii, jeżeli chodzi o rok 2020, czyli odbicie od 4150 w najsłabszym wariancie powinno doprowadzić do przeceny do 3940, a historia pokazuje, że nie można wykluczyć cofnięcia się w stronę 3800 czy nawet 3700 punktów. Jeżeli chodzi o jakieś pozytywne warianty, no to ja z miłą chęcią do nich wrócę pod jednym warunkiem, że zielona strefa będzie traktowana przez wsparcie, czyli biki się tu obudzą i będą próbowały przełamać niebieski opór, czyli 4150. W przypadku indeksów możemy powiedzieć to samo, co mówiliśmy przy dolarze. Wzrost oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w Stanach, odpływ kapitału od ryzykownych aktywów, dodatkowo geopolityka, która pozostaje napięta, ten cały układ sił negatywnie oddziałuje na notowania głównych indeksów. Jeśli jednak popatrzymy w takim szerszym kontekście, no to styczeń należał do bardzo udanych. W tym momencie oczekiwania związane z tą ścieżką stóp procentowych wzrosły i widzimy tego kilkuprocentową korektę, aczkolwiek wraz z tym, jak wydłużamy horyzont, na jaki patrzymy, no ja pozostaję tutaj optymistyczny, jeśli chodzi o rynek akcyjny generalnie 2023 rok, z tego względu, że 2022 był najgorszym od ponad dekady, od kryzysu finansowego. Przeszło 20% spadki wywołane stopami procentowymi, teraz jeszcze one rosną, ale horyzont widzimy, gdzie one mogą dobrnąć i nadzieja na zakończenie właśnie tych agresywnych podwyżek stóp procentowych w połączeniu z relatywnie dobrym zachowaniem gospodarki, bo wyniki spółek pozostają cały czas przyzwoite, no daje nadzieję, że ta druga połowa roku może okazać się tutaj zdecydowanie lepsza dla ceny akcji, dla wzrostu gospodarczego, a jeśli tak by było, no to w pierwszej połowie rynek akcyjny powinien to z wyprzedzeniem dyskontować. Zatem teraz jesteśmy w fazie perturbacji, zmiany wyceny dalszej ścieżki stóp procentowych, no ale patrząc na horyzont, cały horyzont 2023 roku, on wydaje się pozostawać no, cały czas chyba jednak optymistyczny. Tak, ten instrument na pewno wygląda silniej i ciekawiej patrząc z perspektywy popytu. To, że notowania zatrzymały się na 15700 nie powinno mieć większego znaczenia, bo to jest klasyczny opór, ale w ramach trendu wzrostowego no to opór jest miejscem, gdzie kończy się impuls, a rozpoczyna korekta. Ta bieżąca od 3 tygodni wydaje się być wyjątkowo krótka, bo minima świec to jest 15300 i dość dobrze byłoby to widać na wykresie dziennym, że to jest miejsce bronione przez byki. Ja nie ukrywam, że kluczowym obszarem jest obszar tu zaznaczony na żółto, czyli 14900, 15000. Dopiero zejście poniżej tej wartości myślę, że zmusiłoby mnie do tego, żeby negatywnie spojrzeć na ten instrument, na ten parkiet. To, co trochę budzi moją wątpliwość, to są wysokie wartości wskaźnika relatywnej siły, ale myślę, że jeżeli korekta by się rozbudowała tutaj nie w czasie, tak jak ma to miejsce w tej chwili, ale bardziej w cenie, czyli dotarła gdzieś do 14915 punktów, to też to byłby zdrowy objaw i dawał możliwość dalszej kontynuacji wzrostów na niemieckim parkiecie. To, co różni niemiecki parkiet od amerykańskiego, no, zaliczamy in plus, bo widać, że to zachowanie jest relatywnie lepsze. Po pierwsze, oczywiście ta polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych jest o wiele bardziej agresywna i to jest pierwszy element. Drugim elementem jest to, że sezon grzewczy powoli zbliża się do końca i widać, że te zagrożenia związane z kryzysem energetycznym się nie zmaterializowały, co też faworyzowało europejskie indeksy w ostatnim czasie. Po trzecie, jeśli popatrzymy na sezon wyników spółek, te związane z tradycyjnym przemysłem radziły sobie lepiej wobec chociażby technologicznych ze Stanów Zjednoczonych, które bardziej odczuły rekordową inflację i ona w większym stopniu odcisnęła negatywne piętno na raportach spółek.
Jeśli chodzi o to, co może dziać się w kolejnych okresach, ja bym no nie spodziewał się, że ta dywergencja na korzyść europejskich parkietów, czy w tym przypadku niemieckiego, będzie utrzymywana, jeśli dobrniemy do końca cyklu podwyżek stuprocentowych, które oczywiście w największym stopniu negatywnie oddziałuje na spółki technologiczne, ta sytuacja powinna się wyrównać. W mijającym tygodniu kolejnym elementem, który także wspierał, czy tą relatywną siłę niemieckiego parkietu, no były spadki euro-dolara. Pamiętajmy, że wraz z tym, gdy notowania wspólnej waluty tracą na wartości, to rośnie konkurencyjność cenowa eksporterów, a ci są dość mocno skoncentrowani na niemieckiej giełdzie. Na zakończenie jeszcze tylko polska giełda, w tym przypadku WIG20, instrument, do którego rzadziej zaglądamy, patrząc z perspektywy naszych spotkań tygodniowych, ale wydaje mi się, że warto, bo po tej silnym rajdzie wzrostowym z drugiej połowy ubiegłego roku, no pojawia się jakaś większa korekta. Ta korekta ma szansę się rozbudować, bo przełamywana jest pierwsza linia z siatki Fibonacciego rozciągniętej właśnie na tej serii białych świec. Dodatkowo notowania są poniżej 1900 punktów, a to była ciekawa przestrzeń, która mogła być trampoliną dla kolejnych białych świec. Zresztą minima ze stycznia i z przełomu roku właśnie tam się kształtowały. No w tej chwili ten tydzień jasno wskazuje, że niedźwiedzie mają się coraz lepiej, więc ja powoli będę kierował się w stronę kolejnej linii zniesienia Fibonacciego, czyli 38,2, która znajduje się na poziomie 1740, więc jeżeli ma się pojawić znowu jakiś optymizm, to myślę, że w tamtych obszarach jest szansa, że on powróci na ten pakiet. Osoby zainteresowane głównym indeksem polskiej giełdy muszą mieć świadomość tego, że no, jego zachowanie może być nieco bardziej nieprzewidywalne niż pozostałych. O ile rynki finansowe to system naczyń połączonych, no jeśli widzimy na świecie wzrost awersji do ryzyka, to pozostają dość szeroki, o tyle jeśli jest duża niepewność na konkretnym rynku, no to te spadki mogą być relatywnie większe i wielokrotnie w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z tą sytuacją w Polsce. No, wynika to z tego, że duży nawis niepewności pozostaje nad sektorem bankowym. No, tutaj można wymienić wiele, które mogą, znaczy wiele przypadków, gdzie decyzje polityczne mogą wywierać duże konsekwencje na poszczególnych spółkach i całych sektorach. Inwestorzy po prostu unikają tego ryzyka, bo jeśli coś jest nieprzewidywalne, to nie ma sensu się nadmiernie narażać, no i to jest przyczyna, dlaczego polski indeks po prostu radzi sobie relatywnie słabiej i jest bardziej nieprzewidywalny. To tyle, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja serdecznie dziękuję ze swojej strony. Zapraszam oczywiście na kolejne nasze wideo za dzień. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.